to ty tworzysz siebie. Nie trać czasu na dążenie do stania się tym, kim pragniesz być. Poświęcaj swój czas na bycie tym, kim już jesteś. Osoba, którą pragniesz być, już jest w twoim wnętrzu. To ty tworzysz siebie. Powiedz, że pragniesz zostać pisarzem. Jeśli naprawdę tego chcesz, to już nim jesteś. Nie potrzebujesz nikogo, by potwierdził prawdziwość twoich słów, spełnił twoje pragnienie lub pozwolił ci na nie. Już tym jesteś. Właśnie teraz. To ty tworzysz siebie. Kiedy spędzamy czas na ziemi, będąc tym, kim już jesteśmy, wszelkie działanie jest wówczas produktem ubocznym takiego istnienia. A zatem, jeśli jesteś piosenkarzem, bądź nim niezależnie od rezultatu, ponieważ właśnie nim jesteś. Nie musisz nic robić, żeby kiedyś się nim stać. Ten piosenkarz jest w tobie i pragnie teraz śpiewać. To ty tworzysz siebie. To nie twoja sprawa, ile osób przeczyta twoje książki, pobierze twoje piosenki z internetu, pochwali najnowszy projekt, kupi twoje dzieło sztuki, polubi twoją stronę internetową lub ponownie udostępni twój tweet. Twoim zadaniem jest podążanie za tym, co cię rozpromienia. Sprawia, że żyjesz, że twoje wewnętrzne światło promienieje jeszcze jaśniejszym blaskiem. Porzuć swoje przywiązanie do rezultatu. To i tak nie twoja sprawa. To ty tworzysz siebie. Najlepiej, jeśli po prostu skupisz się na istnieniu i działaniu z tego miejsca. Wówczas wszelkie przywiązanie do rezultatu w magiczny sposób znika i dzieje się coś naprawdę wyjątkowego. Dzięki pozwoleniu sobie na napełnienie się istnieniem, wszechświat nie może zrobić nic innego, jak tylko cię wesprzeć. To ty tworzysz siebie. A zatem bądź sobą, bez względu na rezultat. Rób to, co kochasz, niezależnie od tego, co sądzą inni ludzie. Nawet nie przejmuj się tym, co mówią. To ty tworzysz siebie. Jesteś już wszystkim, do czego dążysz. I im bardziej pokazujesz to, kim jesteś, tym bardziej się napełniasz. A im bardziej się napełniasz, tym bardziej stajesz się sobą. A im bardziej stajesz się sobą, tym jaśniej promieniejesz dla wszystkich wokół ciebie. To ty tworzysz siebie. Autorką tekstu jest Rebecca Campbell, a cytowany fragment pochodzi z książki Twoje wewnętrzne światło wydawnictwa Studio Astropsychologii. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski i dziękuję ci za uwagę.